Słuchajcie, Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej od początku tej wojny wpompowały w gospodarkę Rosji 10 miliardów euro za ropę i gaz, którą od nich kupujemy. Wyobrażacie to sobie 10 miliardów wiecie, ile Putin może kupić za to broni do mordowania. Wyobrażacie to sobie? 600 700 miliardów milionów euro codziennie. Wpływa na konta Putina, za ropę, którą tankujemy na naszych stacjach benzynowych, za gaz, którym ogrzewamy nasze domy. Wyobrażacie sobie skalę naszego wsparcia dla niego? My dzisiaj stoimy przed decyzją, czy my jesteśmy gotowi nie na to, żeby paliwo kosztowało 8 zł, tylko żeby kosztowało nawet 10, a może nawet i więcej złotych, jeżeli przez, przez jakiś czas przejściowy, jeżeli ceną za to miałoby być to, że utrzymamy wolność. Przecież my wiemy, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy gospodarczo, wiemy, że dzisiaj są trzy słowa w Polsce: wojna, diesel i Libor. Ludzie patrzą na ceny paliwa, patrzą na raty swoich kredytów i zastanawiają się, jak długo będą jeszcze w stanie mieszkać w tych mieszkaniach, na które tak ciężko pracowali. Ci, którzy myśleli o wzięciu kredytu, już go nie wezmą. Widzimy, że jeżeli Glapiński mówi o inflacji 12%, to należy się spodziewać i 15%, i 17%, bo wiadomo, że on kłamie i na niczym się nie zna. Więc to są rzeczy, które które spędzają nam sens powieku. Słuchajcie, moralnie nie mamy prawa powiedzieć nic innego w moim głębokim odczuciu, niż to, że powinniśmy jak najszybciej zakręcić kurek z pieniędzmi, który płynie na w, do Putina i pozwala mu kupować armaty i amunicję do strzelania do kobiet i dzieci. Nie, nie, możemy, nie możemy sobie tego wziąć na sumienia. Natomiast my musimy dzisiaj w ramach tej wspólnej polityki, którą prowadzimy, wesprzeć europejskie projekty. Pojawił się europejski projekt wspólnego długu, żeby się razem zadłużyć jako państwa, tak jak zadłużyliśmy się na fundusz odbudowy, którego myśmy oczywiście jeszcze z powodu PiSu nie dostali, ale zadłużyć się wspólnie, żeby przejściowo pomóc tym, którzy od ropy i rosyjskiego gazu są jeszcze wciąż tak uzależnieni jak Niemcy, jak my, jak inne kraje. My tutaj dość odważnie formułujemy nasze postulaty i Powinniśmy to robić. Totalne embargo na rosyjską ropę, na rosyjski gaz i środki zaradcze ze strony wspólnoty europejskiej, po to, żebyśmy byli w stanie tego potwora nie karmić dalej, ale sami nie upaść. Widzicie, takie skutki ma ta wojna. To nie jest tylko kwestia odruchu serca takiego czy innego, że pomogę temu czy innemu. Tylko dzisiaj to są te wybory. Czy my się na takie rzeczy będziemy zgadzać, że przez jakiś czas będzie jeszcze drożej? Nigdy więcej żadnego ściskania się z Le, Penę, z Le Pen, nigdy więcej ściskania się z Orbanem, tym agentem Putina, nigdy więcej ściskania się z Salvinim, wyrzeczenie się, ich publiczne wyrzeczenie się tych, którzy, którzy są agenturą Putina w Unii Europejskiej, publiczna ekspiacja ze strony Mateusza Morawieckiego i innych, tak żebyśmy wiedzieli, że nigdy więcej nie będą chcieli wtrącić nas, w, czy nie mieli Pomysłu wtrącić nas w kabałę, w, żebyśmy szli na pasku moskiewskiej propagandy.